Cześć, tak się macie. Tutaj, oczywiście, damy i witam Was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Trzymajcie się, tak po prostu. Wiem, że jest jak jest. Mam nadzieję, że chociaż ja codziennie tam przez te 10 minut jestem w stanie Wam chociaż trochę poprawić ten humor. Uch, jeszcze tylko dwa tygodnie. W związku z tym, że Bayern odpadł no, z Ligi Mistrzów, tutaj przepraszam wszystkich kibiców Bayernu, kupiłem sobie Alfonso Davisa, ponieważ jego cena poszła w dół. Zapłaciłem za niego 430 tysięcy wczoraj, jeszcze chodził po jakieś chyba 650, 000. oczywiście, to nadal dużo. Jak na bocznego obrońca, ale to jest jeden z najlepszych, jak nie najlepszy boczny obrońca, którego w tej grze używałem. I tak jest, a Kanji pozostał. Niby mógłbym kupić sobie tego alabę, ale koniec końców, kasztanogłowy będzie sobie u nas grał, bo może i tam. Ale zrobił dla nas wiele dobrego. Nadal nie wiem, jak to będzie z tą prawą stroną, no ale raczej od pierwszej minuty chciałbym tutaj widzieć Atala, a nie Ryana Kenta. Dzisiaj też kolejne starcia w lidze mistrzów: Cancelo walczy upgrade, Manchester City kontra Borussia. No właśnie, tutaj jeszcze Akanji ma szansę na upgrade i Liverpool kontra Real Madrid, poel El Clasico. boję się, no. Wczoraj w SBC pojawił się w Saul, który wygląda na kapitalnego środkowego pomocnika, szkoda tylko, że tych środkowych pomocników mam już wystarczająco dużo, pewnie też bym inaczej na niego spojrzał, gdybym miał niewymienne karty z La Liga, no niestety takich kompletnie nie posiadam, jest jakaś paczka do odebrania? Nie, tutaj tylko punkty doświadczenia. Też już zniknęły te specjalne karty z paczek, więc tak naprawdę teraz jest nic. W piątek prawdopodobnie eventu też nie będzie, no i jeśli przecieki są prawdziwe, to już w kolejny piątek, czyli no za te 10-11 dni, ma ruszyć Team of the Season. Dla mnie dobrze, bo będzie kontent na YouTube, my dzisiaj zagramy sobie draft, bo jest środa, martwy dzień, oby chociaż fajne karty były do przetestowania. Niech będzie fałszywa dziewiątka, bo są skrzydła, są pomocnicy i jest Garincha i Bruno Fernandes. wiecie co? Chcę zobaczyć, czy poczuję różnicę z tym garinczem. Ja wiem, że u mnie jest go mnóstwo, ale liczę na to, że no tutaj będziemy mieli Toty Kurde, tak miałbym dwie karty Toty, ale w porządku. Widzę, że troszkę zbustowane te drafty. No nie zastanawiam się, biorę Neymara, żeby Killian miał jednak pełne zgranie. No i teraz liczę na to, że pojawią się jacyś niecodzienni gracze. Yy, na razie Pogba, wiem, że ma lepsze wersje, pewnie by się tutaj nie pojawiły. Dajcie jakąś ikonę. Kurde, może teraz? Okej, okay, Kantę. Zaczęliśmy kapitalnie, teraz trochę, no jest Fabinho, jest też Kim Pembe, ale nie wiem jak miałbym go połączyć tam z Mbappe, W razie czego wezmę, no chociaż jest bardziej grywalny od Laporte. Bruno Peresz, pod tego Garincze, fajna opcja. Łączy się jeszcze z Fabinho, okej, okay, w miarę się, to wygląda, tylko proszę czy jakieś ikony, bo naprawdę liczyłem na więcej. A jeszcze bramkarza muszę zaraz wybrać. Kurde, co to jest? Naprawdę nie mogliście dać Sona akurat teraz? Grismanem? Mendy, bo tak słuchajcie. W razie czego? Po prostu w razie czego? O. Nie, no jaka lipa! No. Pomocnika z Premier League dajcie. Salach. No nie. Messi z ławki. Proszę, środkowy pomocnik. O! Jest i Bruno, dziękuję. To jeszcze obrońca? Kierni. Jeszcze jeden obrońca, Teo Hernandez. Jest Luke Shaw, właściwie lepsza opcja na środek obrony, i teraz bramkarz z Premier League musi to uratować. Jest Pope. Mamy praktycznie pełne zgranie w pierwszym zespole, Neymar oczywiście na ławkę, ponieważ dawno nim nie grałem. Jeszcze francuski menedżer, kurde, ten Mbappe ścieniem. no tak nie, nie wiem co z tego wyjdzie. Wiecie co, zobaczymy jak się będzie grało, bo najwyżej zagram jeden mecz w drafcie, później zagramy moją normalną drużyną, no niestety te środy są najgorsze. O, Ronaldo Nazario, można i tak. I serio, 3 informy z Liverpoolu, jeszcze Toty van Dijk, dziwny draft. Tak, jeszcze kilka słów o Lidze Mistrzów. No Moje typy na dzisiaj to awans Manchesteru City oraz, mówię to z żalem, Realu Madrid. Oczywiście wierzę w Liverpool, będę trzymał kciuki, liczę na cud, jednak... No, bez kibiców Anfield to nie Anfield i sam Liverpool, no szczerze mówiąc, nie porywa mnie jakoś jako obserwującego mecz od jakiegoś czasu. To, co wyczynia Reale jest naprawdę zasługujące na wyróżnienie, na dobre słowa i nie mam zamiaru le lekceważyć tutaj być może mistrza Hiszpanii. Bo wiele wskazuje na to, że to jednak do Królewskich ten tytuł trafi. Zobaczymy, bo tam jeszcze coś się może wydarzyć w La Liga, ciekawa będzie końcówka. A ja spaliłem, szkoda. W ogóle tak sobie teraz myślę, to ani razu, ani razu nie używałem Griezmana w tej Fifie, szkoda trochę. Rok temu to do nas wpadł na samym początku. Dał niezły budżet. A tu w tej grze w ogóle jakoś tak. Żota! Kurde, rywal Bramkarza zmienił. Szkoda, nie zdążyłem jakoś wykorzystać tego, że miał Ramsdale'a. Teraz będzie Neuer, który pewnie pokaże zaraz swoje wspaniałe animacje. Mbappé, może z za pola karnego coś? Nie. Dobra, Mbappé Toty. Szybszy niż Van Dijk? Nie. Kurde, Fabinio po raz drugi pomylił razlicz. Co? Połpik. Ty to kurde, nogami bronisz takie rzeczy. Skorpionem Kante Mbappé nie dołożył nogi. No kurde, najlepsze podanie jakie zrobiłem. Nie no, bez jaj. Dwa razy Bruno po takich dobitkach. No nie. O, i mamy farta Garincha. No takiej siły jego zwykła karta nie ma. Chłop już na czas gra. 15 minut do końca. Mbappé Fineska. Nie, no za tę grę na czas, naprawdę. Człowieku. Mbappé do Mendiego, który, znając życie, skończy tę akcję, bo ta gra jest piękna. Tak jest. 89 minuta. Ferland Mendy prawdopodobnie daje nam zwycięstwo w tym drafcie. Nie wiem, co gościowi odbiło, by tak wychodzić golkiperem. Pewnie stwierdził, Mendy nie wykończy. A tu Mendy z myśliwym. Niespodzianka. O, o, jak mi przykro. Ja, ale będę z wami cztery. Nudno, nudno się gra tą drużyną. Nie porywał w ogóle ten mecz, też jest mało ciekawych zawodników, wolę zagrać moim głównym zespołem i bardziej się szkolić na fut Champions, bo no trochę śmierdzi ten draft. Wow, odblokowałem nagrodę za 15 poziom. Martins, Gomez czy Fosu? Biorę Martinsa, ze względu na to, że to jest taka trochę legenda fifowa. Szkoda, że nie ma pięciu gwiazdek słabszej nogi, ale jest szybki. Nigdy nim nie zagram. Marc. Dobra, dzisiaj sprawdzamy wariant Ronaldo-Kent, ale... Wolę Atala, no jednak wolę Atala, tylko żal mi sprzedawać Kenta, bo to jest Kent. Przez to, że nie wiem co miałbym zrobić z kasą za niego, to tak... No 700 tysięcy bym miał, pewnie trochę więcej, jakbym jeszcze jakiś kart się pozbył, o ile mam coś na liście transferowej, serio. Nie wiem co można wzmacniać. Myślałem właśnie, żeby nawet... O właśnie, bo dzisiaj wychodzi nowa drużyna tygodnia. Mam nadzieję, że będzie w niej Alonso maksymę może on nam pozwoli na coś nowego w składzie. Odpoczynek Garin czy cokolwiek. Pierwsza centra, no i dobrze Wandersar. Jeszcze może Mbappé, cyk na prawej nodze, fineska, słupek, o kurde. W drafcie by skończył. Teraz Ronaldo za pola karnego i obok słupka, szkoda, bo tak dobrze to leciało. No Rywal zostawia trochę miejsca przed polem karnym, więc chce też z tego korzystać. Ronaldo kolejna próba, a tym razem Wandersar broni. Szkoda, że strzeliłem, bo ładnie wbiegał Mbappé. Za późno jednak zwróciłem na to uwagę i tutaj Wandersar. Dosyć pewnie, choć może ta psoba jakoś fajnie zgra. Kent przed pole karne, a Kanji wchodzi tym razem. Killian. Znaczy znów wchodzi właściwie. Mbappé, no i to już musi być gol. Wow. Davis, dobra prosta piłka. I kiedy wrzutka na Ronaldo? Chyba teraz, choć no. Właśnie się zastanawiałem, jak się zachowa tym Alabą. Muszę częściej właśnie tak wrzucać, przez to, że jeśli rywal kontroluje środkowym obrońcą, to jest duża szansa, że się pogubi. Ja bym się pogubił. Kent, lewa noga, no i rakieta Dwa do zera. Chwilę podawaliśmy, rywal jakoś mega nie presował, no to cyk. Kent już nie raz udowadniał, że potrafi strzelić za pola karnego, ma tę siłę. Korzystamy z tego. W ogóle to w tej lidze weekendowej ponownie będą dodatkowe playerpiki. Za, wiecie tam, 10, 16 z tego co pamiętam i 22 zwycięstwa. Trochę mnie to martwi, ale powiem wam tak, bo no zawsze wtedy gorzej mi idzie. Jednak uważam, że jestem w formie życia. Tak, teraz podałem prosto do przeciwnika, ale to nie jest ważne. Serio, uważam, że lepiej nie grałem. Mam nadzieję, że uda się to pokazać też w Food Champions, ale patrząc na to, że mam obecnie skill rating 2100, chyba tak równo. Wiele wskazuje na to, że uda nam się wygrać, chociaż, jeżeli się walczymy, nie lekceważymy przeciwnika, trzeba ciągle, wiecie, być skupionym. I nie pamiętam już, o czym mówiłem. Mówiłem o tym, że naprawdę, jak nie ten tydzień, to ja nie wiem. Renato do Atala, ten wchodzi w pole karne, Atal, 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 lewa noga! Nie miał jak, nie miał jaka lawa tego wyjąć. I czy to jest Rage Quit? W 50 minucie, przekonajmy się, tak jest, no rywal zniszczony. Tylko no właśnie, chwila prawdy, wczoraj też sobie grałem wieczorem, miałem taki świetny mecz, zero błędów, byłem mega z siebie zadowolony i tak patrzę, o, i to mnie cieszy, 2157. Powiem tak, no jeśli zmuszam takiego gościa do Rage Quitu, no to kamane. Może też nie był w pełni skoncentrowany, jak ja, ale naprawdę uważam, że mam jakiś swój pik. U, paczkę odblokowałem, rzadki piłkarz, 75! No najmarem jako zmiennikiem to bym nie pogardził, kurde. Ale mną gardzi teraz i niestety kończy się to tylko na eto. W porządku na dzisiaj, będzie to tyle. Odcinek pewnie trochę krótszy, no ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Chyba sami rozumiecie, jakie te środy są. Jeśli chociaż w jednym momencie umieściłem uśmiech na Waszej twarzy, to wydaje mi się, że było warto wrzucić dzisiaj ten film. Do zobaczenia jutro. Powodzenia w nagrodach, jeśli oczywiście otwieracie. No i proszę, aby w drużynie tygodnia był ASM, bo dodatkowe piki oznaczają. piki, sorry, ja już mam wypłać. Dodatkowe piki przeważnie oznaczają, że drużyna będzie beznadziejna. Ja proszę tylko o ASM-a. Do zobaczenia jutro. Cześć!